To piąte forum w Ochocku uznane zostało za jedno z lepiej przygotowanych, szczególnie pod względem merytorycznym, ponieważ wzbogacone zostało referaty naukowe, popularno-naukowe, które miały na celu przybliżenie samorządowcom idei cysterskiej na terenie Polski. W Ochocku o tyle było ciekawie, że zbiegają nam się różne daty w tym roku. Jest 830 rocznica Fundacji Opactwa Wąchockiego, zarazem 555 rocznica nadania praw miejskich i piąte forum. Te piątki jakoś wyjątkowo w tym roku nas lubią i wszystkie imprezy właściwie, które robimy w tym roku, są związane z piątkami. I oceniamy tą ostatnią imprezę chyba, która zamyka cykl imprez związanych z obchodami 555 rocznicy na piątkę. To, co jest dobre, to szybko mija. 3 dni zleciało jak z bicza. Tak na wstępie, żebym nie zapomniał, to tak człowiek omija najbliższych, tak nieraz i krzywdy im przez to wyrządza. Chciałbym ojca opata przeprosić za spóźnienie. W czwartek dotarłem tutaj późno dosyć, także nie byłem od początku i powinien odpokutować w imieniu kolegów z gmin cysterskich, na pana burmistrza z Wąchocka, z Lujowa i z Koprzywnicy. Jak państwo wiecie, Koprzywnica została przyjęta do rodzin cysterskich. Jest nas już więcej. Także jeszcze raz, panie burmistrzu, dziękuję. Bardzo było to przyjemne. Przyznam państwa, że spałem krótko, ale szybko. Szybko. W imieniu organizatorów, czyli własnym Urzędu Gminy Opactwa, chciałbym państwu serdecznie podziękować za udział, za to, że poświęcili państwo swój cenny czas i przybyli na 3 dni, odrywając się od swoich zwykłych zajęć. Teraz panią prezes powiedzmy panią Malewła. To jest jeden z organizatorów, głównych organizatorów. Tak jakoś się złożyło, że to chyba ja zapomniałem, panie, bo po raz pierwszy teraz mówię. Także i doktor Jarosław Bicki, też członek zarządu tej fundacji. Podróże, które były długie, starałem się przygotować jak najmniej uciążliwe, ale z doświadczenia wiem, że na każdym forum mamy z tym najwięcej problemów. Bardzo miło państwa gościć w Wąchocku. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Chciałam państwa poinformować również, że z tego naszego piątego zjazdu będzie przygotowany reportaż tu przez pana Tomasza Szczekutowicza, którego filmy również były prezentowane w czasie podróży. Raz jeszcze serdecznie państwu dziękuję za przybycie i udział. Człowiekowi potrzebne jest w życiu i trochę z materii, i przede wszystkim z ducha, bo to tak naprawdę duch napędza nasze działania i daje nam możliwości przede wszystkim rozwoju się jako człowieka, jako osobowości. Myślę, że udało nam się tego ducha wskrzesić, ponieważ daje to możliwości budowania, tworzenia kultury współczesnej właśnie w oparciu o dziedzictwo nie tyle materialne, które mamy, którym możemy się poszczycić, ale przede wszystkim duchowe, czyli tak jak powiedziałam, modlitwa i praca. To, co jest nam tak naprawdę rzeczywiście w życiu potrzebne, ta równowaga i to ona rzeczywiście daje nam możliwości pełnego rozwoju jako człowieczeństwa. I mamy świadomość, w jakim miejscu jesteśmy, i sakralnym, i kulturalnym, i przeszłość. Przecież tu męczennicy są, tu ginęli ludzie, zakonnicy, ludzie z zakonnikami. Tu były ogromne ofiary i ta ogromna praca, ogromna modlitwa. I sądzę, że zostanie to wiele, wiele do przekazania naszym tutaj wspólnociom, ale też zostało to, chociażby tu pan szanowny redaktor Tomasz na wizji, dokumenta, albuma, i to zostaje.
I dlatego Bogu dziękujemy i ludziom za to, że powiedzmy tak, bez przesady, to dzieło form trwa i będzie miało, jak z niego widać, dalsze.